Jesteśmy u góry na schronisku, do samego schroniska dzisiaj nie wchodzimy. Dzisiaj szybka opcja, lecimy od razu na żółt. A tak się prezentuje rower od Rafała. Beskid Bike Spine. Cześć, cześć. Jesteśmy na rozdrożu Zwornik. Mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Niebieski do Rytra i żółty do Starego Sącza. My sobie wybieramy dzisiaj tą opcję drugą. I zakończymy sobie zjazd oczywiście Secretem, a wcześniej jeszcze Salamandrą. Nową trasą, wykopaną tutaj w tamtym roku. No, także to ostatni przystanek. Ja się ubieram, montuję kamerę na kask. No i lecimy. No, to lecimy. W ogóle dzisiaj mam założenie takie, żeby pogadać coś, jak jadę. Może trochę o rowerze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawno tutaj nie byłem. Okay. Muszę kask dokręcić. Ok, jedziemy. Góra szlaku jest taka, że trzeba tutaj trochę pokręcić, żeby utrzymać prędkość, ale jest całkiem przyjemnie. Sporo korzeni już jest mocno wyjeżdżone. Padało. Staram się troszeczkę uspokajać oddech, bo zauważyłem, że dość mocno sapię i syczę. I sam jak to oglądam, to mnie to denerwuje. No ale nie wiem, czy to się dzisiaj uda. To jest mój chyba piąty wyjazd na rower dopiero w tym sezonie. Więc formy nie ma w ogóle. Fajnie sucho. Wczoraj popadało trochę deszczu, ale na szlaku praktycznie ani śladu wody. Highline. W sumie pierwszy raz tędy przejechałem. Chwila odpoczynku. No zdecydowanie na sztywniaku te nogi czuć dużo, dużo bardziej. No to lecimy dalej. Troszkę mam za twardo amur ustawiony, czepy z przodu. Myślę, że na jutrzejsze Bielsko to trzeba poprawić. Uff.
magnetyczne drzewa. I trawers. Jedna z najbardziej problematycznych dla mnie sekcji na tej trasie. I złe przełożenie standardowe. Tu jest najgorzej. O! A właśnie. Chyba nie powinienem przy tym gadać, no ale cóż. Muszę to kiedyś po prostu się zatrzymać i kilka razy spróbować to przejechać. No inaczej będzie ciężko. Dzisiaj mnie trochę czas goni, więc nie tym razem. No, przy troszkę większej prędkości już się trochę mniej czuję pewnie na tak krótkim rowerze. Dobra, no i kręcimy dalej troszkę korby. O, sporo luźnych kamieni, Boże, sporo luźnych gałęzi. Ale powiatrołoma, jak widać, posprzątane całkiem ładnie. Zbliżamy się do jednej też trudniejszych sekcji tutaj, tak zwane agrafki. O, szeroko. No, troszeczkę ta gałąź mnie przeraziła. Okej. Szeroka linia, super. Dziękuję, dzień dobry. Dziękuję. O proszę. Dwie sarenki.
Dojechaliśmy sobie do rozwidlenia. Tutaj leci sobie Secret Free Ride. Tam dalej mamy dalszą część żółtego szlaku prowadzącą do wąwozu Wiedźm. My sobie polecimy Salamandrą, czyli pójdziemy sobie tam. Jest to alternatywa dla Secreta, dla tajemnego, jak tam kto go sobie nazywa. Leśne skrzaty wykupały. Troszkę się już tutaj wyjeździło, kamyczki się odsłoniły, korzenie się odsłoniły. Wydaje mi się, że jest trudniej. Tam mamy dropa. Może kiedyś się poleci. Fajnie, tutaj poprawili troszeczkę tą trasę. No i wracamy z powrotem na Secreta. No tutaj korba. Transfer. Aj, tutaj się wysypuje często. No zmieniło się troszeczkę od tamtego roku, moim zdaniem na plus. No to schroniłem.